Drodzy widzowie, pozwólcie mi powiedzieć te słowa, które w każdej swojej audycji wyraża Artur Kalbarczyk. 3, 2, 1, start. Witaj, Arturze. Witam, witam. Dzień dobry. Amin, ukradłeś mi moje słowa, co ja mam tu powiedzieć? Witam cię bardzo Mówiłem. serdecznie. Bardzo mi się podobają te słowa. To jest takie twoje logo, wyróżniające cię spośród tego wielkiego tłumu, ale one, powiem ci, ma swoją energię. Te 3, 2, 1 i ten start, to jest właśnie start do czegoś, co może być nowe. Otóż ja cię dzisiaj bardzo serdecznie witam w naszych audycjach Wybory Polska. My postanowiliśmy, że dajemy przestrzeń każdemu komitetowi wyborczemu, niezależnemu komitetowi wyborczemu, który chce pokazać, z czym startuje w tych wyborach. Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się przyjąć nasze zaproszenie i że jesteś teraz z nami. No i chcielibyśmy porozmawiać o tym, co proponujesz, z czym przychodzisz do Polaków, Arturze? Dzień dobry. Dzień dobry tobie, dzień dobry państwu. No, co my proponujemy? No, przede wszystkim chcieliśmy być tą nową partią, tą nową objawienie w polityce dzisiaj, a chcieliśmy być tą alternatywą dla obecnego systemu, gdzie jest scena polityczna podzielona między PiS-em a Platformą głównie, tak? Jest tak zwana Zjednoczona Lewica, która dość mocno przypomina w sumie Platformę Obywatelską. No i po prawej też jest Konfederacja, której ja swego czasu byłem częścią, jeszcze przed Konfederacją byłem częścią partii Korwin i ta partia się tutaj przebija. I tak w sumie te głosy są tylko tutaj do wzięcia, można powiedzieć, na prawej stronie sceny politycznej. Lewica ma tam wszystko rozdane, tam raczej nie ma luki, żeby coś nowego powstało. Jeżeli coś nowego jest, to właśnie z tej strony prawej. My liczymy na to, że będziemy tą partią, która tutaj zgarnie te głosy, które za bardzo nie wiedzą, gdzie iść, nie wiedzą, na kogo głosować. Jak wiemy, ostatnie 3 lata były trochę hardkorowe dla społeczeństwa w Polsce. Wielu ludzi zadaje pytania, nie wie, co się dzieje, tak? My chcieliśmy być tą partią, która ma te odpowiedzi dla tych ludzi i ewentualnie uzyskać ich wsparcie i głos w nadchodzących wyborach. Taki był plan. Arturze, o tym porozmawiamy, ale zanim to chciałbym cię zapytać, dlaczego ty, dlaczego, co spowodowało, że co poruszyło w tobie to, że chciałeś się zainteresować i wejść do polskiej polityki. Ja cię oglądam, twoje audycje od paru lat, wiesz, i zawsze z żoną czekaliśmy, kiedy to będzie ten sygnał od ciebie, że jesteś. Pamiętam, do dziś mam obraz twojego biurka tam za plecami, tych książek, które tam były ułożone. Zawsze z takim ciepłym zainteresowaniem oglądaliśmy twoje audycje. Mówiłeś o wielu rzeczach, głównie o polityce i o finansach. To jakby twój konik, twoja pasja, prawda? Tak, no, staram się ogarniać te tematy, powiem w ten sposób. Zdaję sobie sprawę, że polskojęzyczny świat raczej ma dość duży deficyt właśnie w tych tematach. Także starałem się tą lukę tutaj wypełnić, być tym głosem. Interesuję się tymi tematami od bardzo dawna, od ponad 20 ponad lat. I jako tak zawsze miałem smykałkę do matematyki, do tych kalkulacji, do tego. Także starałem się ogarnąć te tematy i dlatego staram się często poruszać. Oczywiście te tematy są bardzo kluczowe w tym, co się dzieje dzisiaj na świecie. Każdy musi sobie zdawać sprawę, że to wszystko się w sumie sprowadza do pieniędzy, do dolara amerykańskiego, do układu finansowego całego na świecie, który ma olbrzymie problemy i zobaczymy to najprawdopodobniej w następnych kilku miesiącach. Prawdopodobnie tak, no, czujemy to podskórnie, że dzieje się coś dużego, ale nie będziemy dzisiaj o tej dużej polityce rozmawiać, raczej chcemy się skupić dzisiaj na polityce polskiej. Więc jeszcze raz to pytanie, Arturze, co takiego, jaki trigger spowodował, że zechciałeś przyjść do polskiej polityki? Przecież masz dość wygodne życie tam w Kanadzie. A co spowodowało? Wiesz, no to trzeba przede wszystkim się cofnąć wiele, wiele lat do tyłu, bo ja w sumie pierwszy raz zrobiłem ruch w stronę polskiej sceny politycznej już w roku 2015, a nawet wcześniej, 2014. Także ja zrobiłem ruch 2014, a myślałem o tym jeszcze wcześniej i tak dalej. Także to nie coś takiego, co z dnia na dzień, to jest proces, Nowego. który trwa. Trzeba pamiętać, że ja się angażowałem w politykę w Kanadzie, angażowałem się w politykę także w Stanach Zjednoczonych, jako wolontariusz, jako pomoc w wyborach i tak dalej. Także zawsze mnie to pociągało. To nie było coś takiego, co ja nagle się tam koło mnie gdzieś tam stworzyło. No, ja zawsze byłem zainteresowany rzeczami, które się dzieją dookoła nas, i w pewnym momencie zrozumiałem, że jak ważne to jest ta polityka, jak ważni są ci reprezentanci, których wybieramy, czy to w Kanadzie do parlamentu.
do Izby Reprezentantów w Stanach, do Kongresu albo czy w Polsce do Sejmu. Są absolutnie kluczowe pozycje tych ludzi, to oni bardzo często decydują, w którym kierunku idzie Polska, czy świat, czy kraj. Także ja to miałem od dawna i te pytanie sobie zadawałem, czy ja się nadaję do tego, czy ja mogę też coś zrobić, tak? Czy ja mam wpływ na cokolwiek, tak? Czy tylko raczej mam się przyglądać i kibicować, ewentualnie lajkować, czy coś w tym stylu. Także w pewnym momencie po prostu zacząłem pisać, tak? Po prostu zacząłem pisać właśnie na te tematy różne, ale przede wszystkim finansowe, świata geopolitycznego, świata i tak dalej. To już było 8 lat temu. No i tak w sumie piszę do dzisiaj. Piszę do dzisiaj, uzupełniam to wideo i te moje kanały urosły do rozmiarów, jakie urosły. Okazało się, że jestem w niektórych kręgach, nazwijmy to, dość popularny. Ludzie lubią te moje programy, lubią te moje wpisy. Otwieram oczy jakiś tam ludziom. No jest nas na tyle dużo, że żeśmy postanowili podejść pod zbieranie podpisów pod wybory nadchodzące do Sejmu. Jutro jest ostatni dzień zbierania podpisów, dlatego jutro będę ogłaszał nasze wyniki. Także to wszystko jest, no, zarezerwuję wszystkie tam opinie, oświadczenia na jutro. Ale tak w skrócie, tak, to nie jest coś takiego, co ja się nagle jednego dnia obudziłem. To jest proces, który trwał wiele, wiele lat, że ja zaangażowałem się do polityki. I może takie pytanie jest, dlaczego na przykład w Polsce, a nie w Kanadzie? O, to, takie pytanie jest ciekawe. No i odpowiedź na to pytanie moim zdaniem jest dość prosta, tak, bo tu chodzi o to, nie żeby zaangażować się do polityki, bo każdy się może zaangażować do polityki, i to nie jest sobie takie trudne zapisać się po prostu do partii, chodzić na spotkania i uczestniczyć w jakichś tam spotkaniach czy w rozmowach. To jest dość proste. Dla mnie było pytanie bardziej ważne, nie czy się mam zaangażować do polityki, tylko czy będę efektywny, czy co ja takiego, jeśli się zaangażuję do polityki, czy będę miał na cokolwiek wpływ. Jak wiele lat temu oceniałem politykę w Kanadzie, to zrozumiałem, że nawet jak się przebiję do polityki w Kanadzie, to nazwijmy to, system jest tak mocno kontrolowany, tak, taki jest brutalny, że szanse, że ja coś zmienię, są małe. Już nie wspomnę, że partia konserwatywna, do której swego czasu należałem, w ogóle nie odzwierciedlała moich wartości. Problem jest też z partią konserwatywną taki, że rejon, w którym ja mieszkałem, czyli rejony Montrealu, Quebecu, są dość liberalne, nazwijmy to w ten sposób. Szanse, że poseł konserwatywny zostałby wybrany z mojego okręgu, w którym ja mieszkałem, były praktycznie żadne, znikome. Dlatego też to wszystkie fakty dookoła spowodowały, że postanowiłem spróbować w Polsce i dlatego brałem udział w wyborach do Sejmu w roku 2015 i tak się moja przygoda z Polską zaczęła wtedy. Arturze, powiedziałeś przed chwileczką, że obserwujesz to, w jakim kierunku zmierza Polska. W jakim kierunku zmierza Polska? No, Polska zmierza w kierunku globalistycznym, tak to mogę w skrócie powiedzieć. Polska się tutaj nie wyłamuje z głównego nurtu, który idzie świat, w kierunku, w którym idzie cały świat zachodni nas w tym momencie. Są kraje, które się, nazwijmy to, jako tako opierają, ale Polska nie jest jednym z nich. Wiemy, że Węgry chyba są najbardziej widocznym takim przykładem, że nie chcą iść w parze z globalistycznym kierunkiem, który został tutaj obrany przez nasze elity światowe, ale Stany też, tak? Donald Trump jest przykładem tego, że się Ameryka chce wyłamać z tego kierunku, tak? Ale Kanada też pokazała swoje rogi, tak? W zeszłym roku podczas protestu kierowców ciężarówek też pokazała, że ma charakter. Także są te ruchy oddolne, jak ja to nazywam, patriotyczne ruchy, które widać. No, Polska niestety nie ma tego ruchu. Świadomość, nie tyle świadomość, ale wiedza społeczeństwa na te tematy w Polsce jest dość niska i właśnie to próbuje zmienić. Jaki może być powód, że ta świadomość poprzez ten brak informacji jest tak niska? Czy to niechęć Polaków do poznawania informacji, czy też blokady, które są gdzieś tam po drodze, nie wiem, media? Co powoduje tą niską świadomość? No ja bym nie powiedział, że to jest jakaś blokada społeczeństwa polskiego i tak dalej. Ja zrobiłem kilka spotkań w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie i faktycznie wypełniłem salę dość szczelnie.
Także to nie, i to byli Polacy, to byli nasi rodacy. Także no, Polacy są dość otwarci. Jeżeli mieszkasz w Stanach, dobrze wiesz, że ktokolwiek się orientuje w tematach, to absolutnie można powiedzieć, jest częścią ruchu. Problem jest właśnie bardziej z wiedzą. Nie tyle z wiedzą, ile z informacjami, które przepływają do tak zwanej szerokiej opinii publicznej. Polskie media są dość szczelnie kontrolowane przez dosłownie zapewne grupkę jednego czy dwóch, trzech ludzi max. Informacje są skrzętnie dobierane. Można powiedzieć, pranie mózgów jest na dość wysokim poziomie w Polsce. A jestem tu już kilka miesięcy, a no po prostu wiadomości się po prostu nie da słuchać. A nawet jakbyś chciał słuchać, to się po prostu nic nie dowiesz, nic. Także problem są absolutnie media, przekaz informacji. Kolejny taki problem jest w sumie bariera językowa. Jak wiesz, ten język polski, słowiański język jest naprawdę daleki od języków anglosaskich czy niemieckiego i tak dalej, a te informacje, które ja tu staram się właśnie dzielić się tymi informacjami na moim kanale czy w moich wpisach, są głównie w świecie angielskojęzycznym. W języku polskim tego po prostu nie ma, chyba jest kilka kanałów, które próbują, wliczając twój, zaistnieć w tym języku polskim z tymi tematami, ale w sumie nas jest bardzo mało, jest to trudny, czasochłonny proces. No i to też będziemy próbować zmienić, tak jak wiesz, ja też piszę, cały czas piszę, będziemy próbować jakąś gazetkę teraz wydawać, postaramy się otworzyć jakiś nowy kanał na YouTube, żeby bardziej właśnie poruszać te geopolityczne tematy, już nie jako analiza, tylko jako rozmowy. Także no będziemy robić co możemy, żeby obudzić tych naszych rodaków. Ja to nie jestem jednym z tych, co ich wini jako tako, ja bardziej winię nasze elity. Jak ja rozumiem, elity medialno-polityczne, które nic innego jak manipulują, sterują, kłamią naród polski i to chyba dość widoczne jest, to widać to absolutnie wszędzie, tutaj jak ktoś w Polsce pomieszka, to właśnie wszyscy, z którymi rozmawiam, narzekają na media polskie, na przekaz informacji, na radio, na telewizję, na gazety, to wszystko jest naprawdę na bardzo niskim poziomie. Tak, one są główną blokadą tej przepływu tej informacji, to fakt. Arturze, idziesz z bardzo bogatym programem. Ja, kiedy wczoraj przygotowywałem się do naszej rozmowy, przeczytałem sobie cały program, bardzo bogaty. Powiem, myślałem, że kiedy go otwierałem, że to będzie 15 minut i dam radę, ale nie dałem rady w ciągu 15 minut, posiedziałem ponad godzinę. Program bogaty i gdybyś mógł tak powiedzieć o tym programie, bo nie mamy czasu ani miejsca na to, żeby opowiedzieć o całym programie, ale o szczególnych elementach tego programu. Co jest ważne w tym programie? No tak, no, trzeba przede wszystkim tutaj wspomnieć, że te prace nad programem trwały w sumie wiele miesięcy. Pracowało na to kilku ludzi i jest on do dyspozycji na naszych stronach pppolska.pl. Jest to tam prawie 40 kartek tego. Faktycznie jest dość długi i trudno mi tutaj oczywiście omówić cały tutaj program, jest to nawet niemożliwe, nie mamy tyle czasu. Na koniec dnia, jak ktoś mnie pyta właśnie o program, to ja bardziej się staram tutaj wyszczególnić kilka elementów takie, gdzie my się różnimy, nazwijmy to, od tych głównych mainstreamowych partii, nazwijmy takie bardziej pikantne tematy, które uważamy są naszym takim przewodnią, jak gdyby myślą w tym, co my chcemy zrobić. Także mamy tu kilka, chcielibyśmy dokonać reformy sposób, w jaki działa Sejm i Senat. Chcielibyśmy zmniejszyć liczbę posłów z 460, tak jak dzisiaj, na 200. Chcielibyśmy zmienić Senat ze 100 senatorów na 50. Chcielibyśmy zmienić sposób, w jaki oni są wybierani też. Tak? Mamy w tym momencie próg wyborczy jest na poziomie 5%, żeby dostać się do Sejmów dla partii, która uczestniczy w wyborach. My chcielibyśmy to zmienić do 1%. My też chcemy obniżyć nie tylko próg wyborczy, ale chcemy też zabrać im finansowanie państwa. Państwo subsyduje partie polityczne i my chcielibyśmy to zmienić. Chcielibyśmy im zabrać kompletnie subwencje państwowe, pozbawić ich pieniędzy. W tym momencie system jest tak działa, że te partie, które w sumie są w Sejmie, są finansowane dosłownie dziesiątkami milionów dolarów z budżetu, a partie, które próbują wystartować w wyborach, nie dość, że nie mają żadnych pieniędzy,
no to w tym momencie są przykrywane, pomijane, nawet nie brane poważnie przez media. My nie mieliśmy żadnego telefonu z żadnych mediów centralnych na temat naszego komitetu wyborczego. Nie mieliśmy żadnej propozycji wywiadu, żadnej gazety, żadnej telewizji. Tak, nic takiego się nie stało, tak, pomimo że nie jesteśmy partią, ja uważam, że jesteśmy największą partią pozaparlamentarną w Polsce, to mimo wszystko media nie zrobiły żadnego kroku w naszym kierunku, tak? Także ten cały system jest po prostu nie jest w porządku, jest bardzo trudny do przebicia się, faworyzuje duże partie i te małe partie są praktycznie niszczone zaraz na starcie. Także to chcielibyśmy zmienić, jak ktoś mówi, ordynację wyborczą chcielibyśmy zmienić. Jeszcze takie właśnie małe szczegóły. Właśnie teraz trwa proces zbierania podpisów. No, my chcieliśmy też zmienić ten sposób rejestracji Krajowego Komitetu Wyborczego. W tym momencie wymóg jest 5000 podpisów na okręg wyborczy. My byśmy to zmienili do 2000 podpisów na okręg wyborczy. Jednak my byśmy to zrobili na terenie wszystkich okręgów wyborczych, czyli 41. W tym momencie ten 5000 wymóg jest na okręgi na 21 okręgów wyborczych. Tak, żebyśmy po prostu mniej więcej liczba podpisów zebranych musiałaby być taka sama, tylko rozłożona na wszystkie okręgi wyborcze. Także tą zmianę byśmy też dokonali, ułatwiłoby to sposób rejestracji nowych komitetów wyborczych. Tak? Także to są takie szczegóły, jeśli chodzi o ordynację wyborczą. Kolejny taki punkt programu mamy oczywiście, chcieliśmy utworzyć nowy pion prokuratury pod Najwyższą Izbą Kontroli. Uważamy, że jednym z głównych problemów, gdzie ludzie narzekają bardzo dużo, jest skala korupcji w polskim systemie. Uważamy, że sposób, w jaki prokuratura funkcjonuje w Polsce, że podlega w sumie pod partię rządzącą. Ja jestem zwolennikiem bardziej amerykańskiego systemu, gdzie prokuratura jest w sumie instytucją niezależną od państwa. Jak wiemy, to w Stanach też za bardzo nie pracuje. Ja to zdaję sobie sprawę. My tu nie mówimy na to, żeby wszystkie problemy wyleczyć, bo to nie jest problem. My po prostu nie jest możliwe. My mówimy tego, jak usprawnić, zrobić ten system troszeczkę lepszy, trochę bardziej w porządku. Dlatego osobny pion prokuratorów pod Najwyższą Izbą Kontroli, która miałaby bezpośredni sposób, mogłaby oskarżać głównie funkcjonariuszy państwowych, tak zwaną budżetówkę, spółki Skarbu Państwa, czyli, przepraszam, inne sprawy. Czyli taki pion korupcyjny, tak? Pod nadzorem najwyższego. Można tak to nazwać, tylko tu głównie chodzi nam o prokuraturę. Bo w tej chwili mamy w tej chwili Najwyższa Izba Kontroli, jeżeli faktycznie przeprowadza śledztwo i widzi coś, jakieś zaniedbania, czy widzi jakąś korupcję, no to musi oddać sprawę do prokuratury i to prokuratura wtedy wnosi oskarżenia do sądu. Czy na przykład są różne instytucje ABW, tak, są różne instytucje rządowe. Jednak wszystko się sprowadza do tego, że sprawa jest oddawana do prokuratury generalnej i to prokuratura generalna wnosi wnioski do sądu. My chcemy jak gdyby utworzyć nową prokuraturę. Byłyby w sumie dwie prokuratury. To jest troszeczkę na wzór, jak było w latach, zapewne pamiętasz Zygi, jeszcze w czasach PRL-u, jak wojsko miało swoją osobną prokuraturę i swoje własne sądy. Także my coś takiego chcielibyśmy stworzyć. Prawnie jest to możliwe, konstytucja tego by nie zabraniała i byłoby to dość łatwo zrobić. Nawet najprawdopodobniej nie trzeba by osobnej ustawy wprowadzać, bo wojsko jeszcze tak niedawno miało osobny pion prokuratorów i to było legalne. Także tak byśmy tutaj podeszli, jeśli chodzi o prokuraturę. Uważamy, że byłoby to usprawniłoby znacznie działania państwa. Byłaby swego rodzaju mała rywalizacja pomiędzy dzisiejszą prokuraturą pana Zbigniewa Ziobry i nazwijmy to Najwyższej Izby Kontroli. Także można powiedzieć, patrzyliby nawzajem na ręce. Także uważam, że to był bardzo zdrowy pomysł, uzdrowiłby trochę nasze układy państwowe i to jest jeden z tych postulatów, które mamy. Tak? Kolejny, no słucham. Tak jest, jest. Ja sobie wynotowałem kilka takich dla mnie ważnych punktów i chciałbym cię o nie zapytać, bo w sprawach zagranicznych, na przykład w punkcie 9, bardzo, bardzo wyraźnie, głośno mówicie, weryfikacja i natychmiastowe wypowiedzenie wszystkich niekorzystnych dla Polski umów międzynarodowych i traktatów. I powiedz mi, czy jakby jakie są szczegóły tego myślenia? Czy to chodzi o traktaty europejskie podpisane z Unią Europejską, czy jakiekolwiek niekorzystne traktaty?
Jaki jest ten kierunek? No, znaczy niekorzystne, no właśnie to jest to słowo niekorzystne, tak? Każdy to może sobie zinterpretować jak chce. No my głównie żeśmy to pisali pod wpływem tego, co się dzieje właśnie ze Światową Organizacją Zdrowia w tym momencie, czy nawet trzeba powiedzieć prosto z traktatem lizbońskim i tak dalej. Jest wiele traktatów, które my uważamy są niekorzystne dla Polski, tak? Trzeba pamiętać też, jak się rozwija ten temat, że traktaty niestety muszą być unieważnione przez Sejm, tak? Trzeba mieć niestety większość w Sejmie i prezydent też musi podpisać. Także to nie jest takie łatwe. Myśmy to wnieśli to jako postulat, żeby pokazać, w którym kierunku idziemy, ale uważamy, że to jest bardzo ważne, ponieważ uważamy, że większość tych traktatów to jest w sumie niekorzystna dla suwerenności państwa polskiego, zabiera nam po prostu możliwość podejmowania decyzji w Polsce. Bardzo dobry przykład było teraz to z tym zbożem z Ukrainy, tak? No Że tak. przyjechało tyle tego zboża, przyjechało, rolnicy narzekali. Co prawda PiS wnosił do Unii Europejskiej o to, żeby te zboże przyjechało. To był wniosek, na wniosek Polski zrobiona ta decyzja, ale decyzja była podjęta przez Unię Europejską. Trzeba na jasno powiedzieć, to nie była decyzja Polski, to była decyzja Unii Europejskiej. I to jest właśnie powiązane z traktatem. Także to była, ta cała akcja była bardzo niekorzystna dla polskiego rolnictwa. Można powiedzieć, doprowadziła na próg bankructwa wielu rolników i my jako Polska nie mogliśmy nic z tym zrobić, absolutnie nic. Tak? Dlaczego? No bo jesteśmy powiązani traktatem i my musimy wykonywać swoje polecenia. To jest taki przykład tylko z ostatnich kilku może miesięcy, ale trzeba mieć na uwadze, tak? To jak była pandemia, też to było widać, że pan Niedzielski nawet raz się wypowiedział wprost, tak? Że czy on zamierza skończyć z pandemią, a on powiedział wprost, to nie, do mnie decyzja nie należy, to nie on podejmuje Tak, decyzję o tak końcu, mam. początkach pandemii. No i to są właśnie te momenty, które widać, że my w sumie, jakie tutaj decyzje w Polsce są podejmowane, czy my w ogóle mamy jakieś decyzje do podejmowania, czy my jesteśmy jeszcze państwem, czy już jest to wszystko fikcja, tak? Dlatego, żeśmy umieścili ten paragraf właśnie o tych wypowiedzeniu tych traktatów międzynarodowych. Tak, takie decyzje mają bezpośredni wpływ na naszą ekonomię, chociażby ta o przyjęciu tak wielkiej ilości zboża do Polski. Powiedz mi, w zakresie ekonomii podejmujecie dość trudne tematy. Emisja pieniądza na określonych zasadach. I to bardzo ważny temat dla mnie. Z mojego punktu widzenia dziś dzieje się tak, że jakby emisja tego pieniądza jest dokonywana na zamówienia polityczne. To widać. Prawda? A drugi taki punkt, który mnie poruszył, prywatyzacja większości spółek Skarbu Państwa, bardzo istotne dla mnie i poza spółkami oczywiście strategicznymi, to jest zrozumiałe, energetyczne. Czy to jest klucz w programie ekonomicznym dla Was, te punkty, które są wyróżnione? My uważamy, że z tego co ja wiem, że ja to czuć, to widać, to słuchać, jak słychać, można wysłuchać ludzi, jak się z nimi spotykać i tak dalej. Ludzie są troszeczkę, mają olbrzymi problem z tym, co oni nazywają, Polska jest okradana, korupcja na wysokim poziomie i tak dalej. I my mamy kilku ludzi w naszej grupie właśnie, którzy podnoszą te tematy i my wprowadzając to o tym prywatyzacji spółek Skarbu Państwa, myśmy się kierowali głównie tego rodzaju tematem, że na przykład Stocznia Szczecińska swego czasu miała prawie 40 różnych spółek Skarbu Państwa na swoim terenie. Jedna stocznia i tylko w Szczecinie. Także to samo zapewne jest i w Gdyni, i w Gdańsku, i nie tylko tam. Tych spółek Skarbu Państwa jest naprawdę dużo. My zawsze kojarzymy spółki Skarbu Państwa z jakąś tam agencją węgla, czy może jakąś agencją skupu produktów rolnego, czy Orlen, czy KGHM, tak? Ale to są takie perełki, których my w sumie byśmy najprawdopodobniej nawet nie dotykali, tak? Bo to one mają jakieś tam strategiczne znaczenie dla państwa. Ale tych wiele innych, nawet jak stadnina koni w jakimś tam Janowie Podlaskim, tak? A tak, mi kto tak. Czy drukarnie na przykład, niektóre tak. drukarnie. Tak, to jest wszystko PGR-y. Trzeba to porównywać, to są pozostałości PRL-u, które elity dzisiejsze polityczne bardzo często mianują swoich szwagrów, kuzynów, znajomych, członków rodzin do tych rad nadzorczych i po prostu, można powiedzieć, ssają te pieniądze z tego systemu w wielkich ilościach i często są bezkarni.
Także tego jest naprawdę dużo i z tym my chcielibyśmy skończyć, tak? Dosłownie wyszczególnić jakąś ilość tych faktycznie strategicznych dla Skarbu Państwa, nie tylko dla Skarbu, dla państwowości polskiej spółek, właśnie jak porty morskie, porty rzeczne, lotniska, oczywiście polskie koleje, parki narodowe, tak? To są ważne spółki Skarbu Państwa dla strategicznego naszego znaczenia. Ale jest naprawdę, jest tego bardzo dużo, tych spółek, które służą tylko i wyłącznie do tego, żeby politycy i ich rodziny czerpali korzyści majątkowe, będąc właśnie, zasiadając w różnego rodzaju radach nadzorczych i tak dalej. To chcielibyśmy ukrócić. Co jeszcze jest Twoim zdaniem bardzo ważnego w tym programie, który, co chciałbyś dzisiaj powiedzieć? Znaczy ogólnie my sobie zdajemy sprawę, tak, że jak nawet byśmy zaistnieli w polskiej polityce, to ten program praktycznie nawet na to by nikt nie zwrócił uwagę, tak? To nie jest to, że na nas będą głosować, bo program polityczny jest fajny, chociaż faktem jest, że przyznam się, że dostałem dość dużo komplementów za ten program polityczny. Ktoś faktycznie, jakaś grupa ludzi faktycznie pofatygowała się i zrobiła to, co ty, że poszła na tą stronę, wydrukowała, przeczytała to wszystko, także mnie to w sumie bardzo cieszy, no bo to jest dość istotne. My jednak zdajemy sobie sprawę, o co tu chodzi. My wychodzimy z założenia, że w Polsce jest tutaj dość duża grupa ludzi. Trudno określić dosłownie procentowo, jak dużo ta grupa ludzi jest, ale jest dość duża. Mi się wydaje, że wybory te prezydenckie, jak Paweł Kukiz startował, które on osiągnął wynik wtedy na poziomie 21%. Jak dodamy te głosy, tam były Korwin-Mikke, był Marian Kowalski, był pan Piotrowski Tanajno, był pan Jacek Wilk, Stanisław Żółtek. Ci wszyscy kandydaci wtedy na prezydenta dostali prawie 32% głosów, z tego co pamiętam. Także tego naprawdę głosu było bardzo dużo. My uważamy, że tego głosu dzisiaj jest jeszcze więcej. My uważamy, że nawet jest tam 35, 37 może nawet. I uważamy, że ale mamy duże rozproszenie, prawda? Dziś. Mamy, ale to jest, jak popatrzymy, to jest największa siła wyborcza dzisiaj w Polsce. To jest optymistyczne, tak, że ludzie, Polacy się uaktywnili. 84 komitety wyborcze, licząc wszystkie razem, to jest ogromna siła. Gdyby patrzeć tylko na niezależne, to jest ich prawie ponad 70. Tak, bo tutaj jest największa ilość głosów do wzięcia, właśnie tych niezdecydowanych i tych wiele partii próbuje właśnie jak gdyby dosięgnąć tych wyborców właśnie w ten sposób. I proszę zwrócić uwagę, bo to jest ważny punkt, tak, że tych wyborców jest tak dużo, a nikt na mainstream media nie przywiązuje wagi do tych wyborców, z wyjątkiem media praktycznie tylko wyłącznie mówią o PiS, Platforma, ewentualnie coś tam, Konfederacja. To są jedyne tematy, tak? A te prawie tam można powiedzieć 40% wyborców, która nie ma zielonego pojęcia, na kogo zagłosować za 2 miesiące, w tym momencie jest kompletnie pomijana, a partie, które właśnie rejestrują te komitety, jak pan wspomniał, w tym momencie kompletnie są pomijane. Tak jak mówię, myśmy nie dostali żadnego telefonu od żadnych mediów, nikogo, żadnych nikt pytań nie zadaje, tak? Pomimo, żeśmy prowadzili zbiórkę podpisów w 21 okręgach na szeroką skalę, także to jest, to wam pokazuje, jak uważamy, że w sumie media boją się tego czegoś nowego, starają się koncentrować na istniejących establishmentowych partiach i zupełnie pomijają temat tego, co się w sumie w Polsce dzieje, że jest olbrzymie, nazwijmy to, jak ja to mówię, wkurzenie w państwie polskim. Jest znaczny procent głosu, który absolutnie nie chce głosować ani na PiS, ani na Platformę i w sumie nie wiedzą, na kogo głosować ciągle, tak? Także liczymy na to, że ta kampania wyborcza trochę zmieni. Dlatego też, wiesz, udostępniliśmy nasz czas antenowy, wycofaliśmy kilka audycji, które były zaplanowane i dajemy ten czas, a potem jeszcze w trakcie samej kampanii wyborczej też będziemy go dawać, ale zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy tylko odsetkiem, nawet nie ułamkiem, odsetkiem jakimś. Jednak mimo wszystko czuję, że mamy wpływ na ludzi, bo wiesz, kanały internetowe takie jak ten nie działają na takiej samej zasadzie jak telewizja. To jest poczta pantoflowa. To jest poczta pantoflowa, wklej i skopiuj i wyślij do kogoś innego. Tak to działa, więc ja myślę, że jednak jakiś skutek medialny po naszej audycji będzie. Arturze, o co chciałbyś zaapelować dziś do tych wyborców, na których ty liczysz?
No przede wszystkim dzisiaj już został dosłownie jeden dzień i to chyba nawet nie cały dzień do tego, żeby zbierać podpisy, także w ostatnich godzinach nikt tu jakiejś wielkiej ilości nie zbierze, ale chciałbym zaapelować szczególnie tych słuchaczy, którzy nas obserwują i tak dalej, którzy faktycznie zebrali te podpisy, żeby skontaktowali się z liderami w swoich okręgach wyborczych, przekazali te podpisy. To jest bardzo ważna rzecz. My będziemy w sumie liczyć, od jutra rana będziemy liczyć dokładnie, ile ich jest. Dopiero jutro się dowiemy, jak dalekośmy zalecieli z tymi podpisami. Także to bym wezwał. No i oczywiście w przypadku rejestracji komitetu będziemy prosić osobno o wsparcie i tak dalej, jak już będziemy krajowym komitetem wyborczym, ale to się wszystko okaże jutro. Także prosimy też wszystkich, żeby obserwowali, żeby wspomagali takie organizacje jak nasze, które właśnie próbują się przebić, żeby nie być tym, który siedzi i się przygląda, tak? Bo to jest Dokładnie dzisiejszy tak. czas. Niedopuszczalne moim zdaniem. To, co się dzieje na świecie, wymaga absolutnie aktywności wszystkich nas i tylko jak będziemy wszyscy aktywni, no to w tym momencie mamy jakąś szansę, że będziemy mieli jakieś pozytywne efekty tej całej pracy, którą my tu próbujemy robić. Nie jest czas na siedzenie, to jest czas na działanie, na to, żeby coś robić, wspomagać, żeby dołączyć do tych organizacji, być częścią tej organizacji. Wspomóc w jakiś sposób, czy to finansowy, czy merytorycznie, czy w jakimś sposób w swojej pracy zawodowo. To jest wszystko bardzo ważne. Te organizacje nie mają żadnego finansowania z zewnątrz, często finansują się sami ze swojej własnej kieszeni i one potrzebują absolutnie pomocy wszystkich nas. Zatem apel jest dość jasny. Drodzy widzowie, jeśli macie pytania albo chcielibyście się dołączyć do tego apelu Artura Klawarczyka, to proszę piszcie. Arturze, pozwolisz, że podamy twoje namiary pod spodem? Absolutnie. Oczywiście. Bardzo ci dziękuję za to, że zechciałeś dzisiaj gościć w naszym studio. No i zapraszam cię do korzystania z naszego czasu, kiedy już ruszy kampania wyborcza. Absolutnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za twój czas i rozmowę. Dziękuję. Trzymaj się. Cześć. No, do widzenia.